Sandra Drabik z nami. Jesteśmy na kieleckiej ziemi, a więc w twojej, można powiedzieć, małej ojczyźnie. Fajnie chyba boksować u siebie. No pewnie, że tak. Tym bardziej, że ja właśnie mało boksuję u siebie, bo mało jest tych tutaj zawodów u nas. Więc tym bardziej się cieszę. Już nie mogę doczekać się, kiedy wejdę jutro do ringu i zawalczę właśnie przed swoją publicznością. Tutaj ciężko mówić o rywalce, bo tak naprawdę znacie się doskonale. Wy boksujecie pewnie na sparingach mnóstwo. Powiedz mi, czy jest jakaś inna motywacja, nastawienie niż przed zawodami międzynarodowymi? Pewnie ciężko się zmotywować tak na 100%. Znaczy nie, no powiem Ci, że właśnie takie gale motywują, no bo my na co dzień właśnie startujemy w turniejach, nie? I to jest takie, że nie ma takiej otoczki, tego wow, tego wszystkiego, tych wejść i tak dalej. Na turniejach inaczej się to wszystko odbywa, a jednak tu na gali, no to jest jakby gala zawodowa, tak? Tak troszeczkę, więc ten show trzeba zrobić i jest ten show, jest ta cała oprawa, więc naprawdę emocje są też spore i... Nie jest się gorzej zmotywować. A tak mówię, ja walczę u siebie i ja jestem naprawdę zmotywowana i chcę jutro wejść do ringu i pokazać dobry boks. Sandra, tak już zmienię trochę temat, przejdę tam troszeczkę dalej, bo zamrożone są kwalifikacje. Te kwalifikacje zaczęły się fantastycznie, bo tak naprawdę kobiety wygrywały wszystko, co mogły i w bardzo dobrym stylu. Też się w to wpisałaś. Powiedz mi, masz nadzieję, że igrzyska odbędą się i te kwalifikacje luty, marzec to jest realna szansa? No oczywiście bardzo bym chciała, no bardzo żałuję, że no nie odbyły się, że zostały przerwane, bo odbyć się odbyły, tylko zostały przerwane. No ale właśnie mam nadzieję, że już nic nie pokrzyżuje planów, że jednak nie wróci sytuacja, która miała miejsce niedawno i że te plany Tokio i kwalifikacje zostaną na swoim miejscu i że my sportowcy będziemy mogli się przygotowywać ze spokojną głową właśnie do tego startu. No dobrze, a gdyby taki scenariusz się ułożył, że nie ma tych igrzysk w Tokio, i załóżmy, że igrzyska są w ogóle skancelowane i mamy dopiero igrzyska 24 Paryż. To komplikuje jakoś mocno twoje plany życiowe? Znaczy, no wiadomo, że biorę pod uwagę taką opcję, no bo oczywiście ona jest realna, tak? Tak jak powiedziałam, no byłoby mi bardzo przykro, gdyby Tokio 21 nie było. Ale jeśli będzie następna Paryż i będę się dobrze czuła, nie złapę żadnej poważnej kontuzji, to myślę, że będę się dalej przygotowywać. Powiedz mi, ta współpraca z Suzuki i to, co teraz się dzieje w Polskim Związku Bokserskim, ty masz porównanie, bo umówmy się, no boksujesz dość długo, miałaś już tych kilka jakby, że tak powiem, pokoleń przeżyłaś, nie? Jeśli chodzi o prezesów, działaczy. Nie, ale powiedz, czy widzisz różnicę boksując 10 lat temu, 5 lat temu, 3 lata temu, a teraz? Ale jeśli chodzi o poziom zawodników, czy... Jeśli chodzi o wszystko. Poziom zawodników to jest jedno, bo może o to nie do końca dopytałem, ale też o to, co się dzieje wokół zawodników, jeśli chodzi o opiekę związku. Znaczy tak, no to odpowiem na to pierwsze pytanie, czyli o poziom. Poziom wzrasta, naprawdę z roku na rok jest coraz wyżej poprzeczka powstawiona i te zawodniczki coraz lepiej boksują, coraz szybciej i ja to też widzę, wchodzą nowe zawodniczki, na przykład nieznane i one nagle zostają mistrzyniami Europy czy mistrzyniami świata, gdzie są, więc widać, że inne kraje też mocno nacisk kładą, żeby ten boks kobiec był coraz lepszy. A jeśli chodzi o współpracę, no to nie, no to jeśli chodzi o Suzuki, no to daje nam bardzo duże wsparcie. Także dziękuję tu prezesowi za wsparcie, które nam daje. Fajnie też, że właśnie nasz nowy prezes, tak, pan Nowaczek dba o to. No, jesteśmy na pewno bardziej rozpoznawalni przez to, że nas sponsoruje Suzuki. Dostaliśmy samochody, dostaliśmy stypendia, więc ta opieka związku no, jest widoczna. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, chociaż nie wiem, czy za bardzo chcesz rozmawiać, ale czy wiem, że były kiedyś propozycje zawodowstwa? Tak sobie na przykład patrzę na Nicole Adams, ona coś tam w tym zawodowstwie, powiedzmy, że ogarnia, coś tam znaczy, a to jest przecież twoja była rywalka. Powiedz mi, czy miałaś takie propozycje i czy w ogóle rozważałaś jakoś realnie, czy raczej tak, no nie do końca poważnie traktowałaś takie sytuacje? To znaczy propozycje były i to nie była jedna propozycja, nawet teraz zastanawiałam się już konkretnie nad taką propozycją, już nawet powiem, że negocjowałam kontrakt, ale no, zdarzyło się inaczej, że jednak odwróciły się losy i z powrotem wróciłam do boksu olimpijskiego. No na razie o zawodowstwie nie myślę, chociaż tak jak dzisiaj było na konferencji, że nasi już prezesi myślą tutaj o tym boksie zawodowym też, żeby go wcielić właśnie równolegle z boksem olimpijskim, także jeśli tak będzie, no to super, ja jestem chętna. A powiedz mi, nie wiem, czy odpowiesz mi na to pytanie szczerze, wierzę, że tak. Nie mamy tych zawodniczek z boksu zawodowego wiele, one tak troszeczkę wzbudzają kontrowersje, to nie jest pejoratywne słowo, tylko mówię, no różnie się o nich mówi. Powiedz mi, gdybyś miała wyróżnić, która jest najlepszą obecnie polską zawodniczką zawodową? Bo tutaj są dyskusje w tym trójkącie Piątkowska, Brodnicka, Sidorenko. Jesteś w stanie wskazać, która twoim zdaniem, bo mówmy się, zna się dobrze. No znam wszystkie te dziewczyny, które wymieniłeś. No Sidorenko, no to w ogóle prawie się nie pojawia gdzieś tam na galach, praktycznie chyba teraz ma. Teraz boksuje. Tak, więc nie wiem, na jakim ona nawet teraz jest poziomie, bo tak naprawdę no, nie mogłam jej nigdzie ocenić, a Ewa Piątkowska walczyła ostatnio. No myślę, że dobrze jej poszło, dobrze wyglądała, dobrze się prezentowała. Widać, że jedna troszeczkę... Jakby ta przerwa trochę zrobiła, że gdzieś tam troszkę, że tak powiem, no inaczej weszła w tą walkę, może nie tak rozluźniona, ale jeśli chodzi o pracę techniczną, bardzo fajnie. No a Ewa Brodnicka jest chyba najbardziej kontrowersyjną zawodniczką, no i ona prowadzi sobie taką tą karierę kontrowersyjnie właśnie, to słowo tak to będzie teraz padało, ale nie chciałabym żadnej tutaj wyróżniać, no wszystkie znam, nie chcę, żeby się tam ktoś na mnie później obraził czy nie obraził. Jakby ja szanuję sportowca za jego osiągnięcia, a nie za jego wybryki jakby pozaringowe. Także czysty sport, czysta technika, fair play to są dla mnie jakby te kluczowe sprawy. Bo wiesz, o czym się mówi tak zakulisowo, że gdzieś tam te zawodniczki są mistrzyniami świata, mistrzyniami Europy, ale tak naprawdę gdyby je zestawić z zawodniczkami typu Sandra Kruk, Sandra Drabik, Aneta Rygielska, to mogłoby być różnie. No to akurat nie moja waga, więc my tam się... Nie, twoja waga może nie, chociaż może do Ewy Brodnickiej byłoby ci w miarę blisko, ale tak powiedzmy, no pozostałe to są okolice, no ale ja tam myślę, że jest w okolicach, nie, bo tam 60 kg, to no, jak byś to widziała takie pojedynki, bo mogło być ciekawie. No na pewno by byłoby ciekawie, na pewno by takie pojedynki zrobiły furorę i no ale kto wie, no teraz ma boks olimpijski, tak, gdzieś tam się mieszać z tym boksem zawodowym, więc... Bo tak powiem szczerze, na przykład taką Sandrę Kruk z Ewą Piątkowską to bym zobaczył. No ja też chętnie bym zobaczyła. I inne zawodniczki też bym zobaczyła i myślę, że dziewczyny z boksu zawodowego też chętnie by podjęły rękawice i byłoby to na pewno mocne zestawienie. Na pewno były to by walki na wysokim poziomie sportowym. Dziękuję, powodzenia jutro. Dziękuję i trzymajcie kciuki za mnie jutro na Suzuki Boxing Night.